13 sierpnia drużyna Aluron Virtu Warta Zawiercie rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Sztab szkoleniowy do dyspozycji miał 12 zawodników. Pierwszy tydzień, który już mamy za sobą, staraliśmy się tak to w miarę na spokojnie poukładać i wprowadzić. Teraz postaramy się, żeby było trochę ciężej, ale jednak, żeby to była mądra dosyć praca. Nie tylko ciężka, ale ciężka i mądra. W drużynie nastąpiło sporo zmian. 9 nowych zawodników to można powiedzieć bardzo dużo, ale to nie tylko my tak wyglądamy w tym sezonie, także mamy trochę czasu, będziemy próbowali zrobić co w naszej mocy, żeby to od pierwszej kolejki gdzieś tam wyglądało jak najlepiej i zobaczymy, czy nam to się uda, czy jeszcze będziemy potrzebowali trochę więcej czasu wspólnego przebywania, ilości powtórzeń, bo na tym polega szeregówka. Jakie cele drużyna postawiła sobie na ten sezon? Rozmawialiśmy dużo wcześniej na ten temat, że chcielibyśmy, aby było lepiej niż w poprzednim sezonie, a na ile to już liga zweryfikuje rozgrywki, pokażą każde miejsce powyżej 9, to będziemy się na pewno z tego cieszyć i nie chcemy nawet sami na siebie nakładać żadnej dodatkowej presji. Jak będą nas omijać kontuzje, będziemy mieli trochę szczęścia, to powinno być naprawdę dobrze. Z drużyną Aluron Virtu Warta Zawiercie w okresie przygotowawczym będą trenować Karol Gdowski oraz Kacper Popik, którzy wspomogą Jurajskich Rycerzy w okresie przygotowawczym.